No dobra, czas szybko zobaczyć, czy umiem grać na nowym kontrolerze. Mam nadzieję. Póki co zdaje się nie wcale to bęb, ale to się jeszcze okaże w praniu, że tak to ujmę. Nie no, wydaje się, że jest okej. Najwyżej, jeżeli będzie jakoś absolutnie katastrofalnie w trakcie gry, to się szybko przerzucę z powrotem na Pekona. Mam nadzieję, że nie będę musiał, ale opcję taką mam. Gdzie są modowie, kiedy są potrzebni? Dziękuję, pan Marcin. Cześć, Marcinie, cześć, Sebastianie. Z jakiegoś przeklętego powodu nie mogę być moderatorem z streamlapsów i mnie to strasznie denerwuje. Cześć, witam. Pożałuję tego. Wiem, że tego pożałuję, ale też masz. Proszę nie banować ludzi za opinię, Shin. Jakkolwiek okropna by nie była. Słuchaj, da się go odebrać, więc miej to na uwadze. No dobra, tak jak mówiłem, dzisiaj gram na Joy-Conach. Mam nadzieję, że nie wyjdzie mi to źle. Joy-Cony mają tą ogromną zaletę, że mają oddzielnie każdy przycisk na krzyżaku. I chcę wierzyć, że to naprawdę mi jakoś pomoże, tylko drugim problemem jest to, że te przeciwniki są naprawdę małe. Nie no, żarty żartami, ale akurat to, że każdy przycisk na krzyżaku jest osobny, bardzo im będzie pomagał, biorąc pod uwagę, jak bardzo narzekam normalnie na to, że przyciskają mi się źle przyciski. Tam, tak, to z tankiem nie ma problemu. Wydaje mi się, że jeszcze w miarę pamiętam co i jak tutaj było, tylko bardziej kwestia wykonania tego teraz. I przysięgam, jeżeli teraz się okaże, że wciąż mam problemy z kierunkami, to już naprawdę będzie 100% moich grubych palców. Póki to wygląda dobrze. Jezus, ona to jest tak zabawne ubranie, jak tak teraz go używam. To jednocześnie mam wrażenie, że Zironako to jedna z tych broni, które po prostu wymagają dokładnej wiedzy o grze, że tak powiemy. Że wiem doskonale, jaką broń się z czego dostaje i czy ona jest użyteczna. Aaa, cholera. Część mi uciekła. Dobra, ciebie już chyba. A, bo nie, ale ja. Kolej ten magazynek wziąć. Oh, Jesus. To jest jakaś minigierka, nie pamiętam dokładnie w tej chwili na czym polegała. Myślałem, że zdążę.
kiedyś mi nauczę z nim walczyć, ale to jeszcze nie jest ten moment. Gademet. Przedobrzyłem. Wolałem to dojść bezpiecznie, bo ten... Bo... nie byłem pewien. Nie wiem, czy będę w stanie go normalnie pchnąć. Tak zależy od samego czasu. No właśnie pomyślałbym, że... to nie brzmi aż tak źle, szczerze mówiąc. Bo mam wrażenie, że w wielu etapach dużo łatwiej jest po prostu coś przespeedanować, aniżeli zdobyć rzeczywiście za ten etap dobrą ocenę. A jeżeli możesz sobie pozwolić na to, żeby po prostu ignorować wszystko jak leci, to zdobycie w takim etapie nie powinno sprawić problemu. O mój Boże, to się da zdobywać! Jak to możliwe? Wystarczyło tylko wziąć krzyża, który nie wciska mi dwóch kierunków na raz, to niesamowite. Tak, mogę być odrobinę hejterem. Aż tak po mnie widać? Aha. Aha. Właśnie, bo to mnie będzie zrzucać, więc muszę najpierw go strącić basterem. A propos. Dobra, gdzie tu? Dobra, w górę. Czy to już? Yep. Już. Baba chce mnie absolutnie wyssać. Wow, wow, wow. Na czym polegał ten boss? Poza tym, że na leczeniu. Oj, stefę. Chyba przynajmniej to można... niszczyć. Czy ja to mogę stanąć? Gdzieś powinienem być w stanie. Tak, jestem w stanie. Jedna reszta walka się dłużej. Próbuję to robić ładniej. W ogóle. Czy ja się wyjebię? Mam nadzieję, że nie. No. To jeszcze niewielka. Przynajmniej ty plus zawsze dodaje absurdalne obrażenia. Jeszcze jeden ty plus chyba powinien mi wystarczyć, jeżeli... Albo i nie, bo będzie niewerwiwa. Nice. Poszło znacznie. Obawiam się, że mogę nie dostać dobrej oceny za wejście, bo... Jop! O mój święty Boże. Jesus Christ, ten clear time. Znaczy, domyślam się, że spora część tego była na tych, na minibosie i na bosie. Bo bossa przyznaję bez bicia, że bardzo długo biłem. Kiedy dostałem 82 i teraz nie wiem, czy to zaakceptować. Zrobimy jeszcze raz. Muszę... Który to będzie? To będzie. Przez to, że mam inny kontroler, to muszę uważać, gdzie są jakieś przyciski. Cześć, Dave, witam. Wiem już, że mogę dużo szybciej bić się bossa niż to robię, więc to na pewno. I miałem wystarczająco przeciwników, więc zobaczę, czy nie będę mógł któryś pominąć, zwłaszcza tak na początku, do których specjalnie wracałem. Tym razem nie zespałem. Gratuluję.
ja dzisiaj na budzik wstawałem. Powiem, może mam na długą zmianę, to ustawiam sobie budziki, żeby zdążyć na streama. Miałem jakiś taki czas, że budziłem się gdzieś o 7, 8, niezależnie od tego, o której szedłem spać. Ale że tak powiem, już mi przeszło. Znaczy nie mówię, że to ten sensu stricte coś złego, żeby nie było, że szkaluję. To po prostu miałem taki okres, gdy nie byłem w stanie tego w żaden sposób sensownie wyjaśnić. O tak powiem. Au. Deszka? Mam nadzieję, że to mi nie jest czas, który w menu tak siedzę. Bo wydaje sobie sprawę, że chwilę w nich wysiaduje, mimo wszystko. Czekaj, tu... No, górą się szło, debilo. No i to też chyba da się pominąć. A propos, idzie się górą, debilo? Nie idzie się górą, jeżeli się robi speedrun. O. Przypadkiem wgarnąłem do niego. Ciach. Buster. Czemu cały czas próbuję wcisnąć Knuckle zamiast Bustera? Dobra. Będę miał niepokojąco mało HP na minibossa. Mi się to nie podoba. Już widzę, jaki jest jeden ogromny problem, jeżeli chodzi o ten kontroler, że dużo ciężej mi się wykonuje te jumpy, jednocześnie trzymając kierunki. Ale jest to niewielka cena, którą muszę zapłacić za to, że mam dostępne bezpieczne skoki. Najwyżej zobaczę, czy po tym etapie nie zmienię sobie sprawy na Plakona. Bo tutaj się ewidentnie wydaje, że tego typu skoki mogą przysparzyć ogromne problemy. Znaczy ja gram na tej szynie, co jest dołączana do Joy-Conów, że można włożyć je w taką, powiedzmy, szynę i wtedy to robi za oddzielny kontroler. Tylko kwestia, że no, to wciąż są dość małe przyciski. Chodzę spać późno. Tam chodzenie spać późno, ale nie jest problemem. Znaczy wiadomo, też kwestia, że jest późno, tak? Ja na przykład chodzę spać gdzieś między północą a pierwszą. Ostatnio, chociaż zdarzały mi się takie dni, że do gaszecia. Nie wiem, jak to widzimy. Znaczy powiem tak, jeżeli mowa o pojedynczym Joy-Conie, absolutnie nie mam pojęcia, jak on dealuje z pojedynczymi. Bo pamiętam, jak graliśmy w Smash na Joy-Conach. Dla mnie to jest zdecydowanie to małe. Jeżeli mówimy o tym w kategoriach szyny, to jest znośna. Nie jest optymalna, bo wciąż są to małe przyciski, ale jest znośna. Dobra. I gdzie Buster? Tu Buster. No nie, z pojedynczymi to i bym nie kurwi patrzyli. Ja podejrzewam, gdybym miał z tego korzystać. Ale teraz po to dużo sprawniej. Zastanawiam się, czy tak nie jest szybciej. Chyba nie. Za dużo dostaję. Ja
A bo jej. No, to poszło na pewno szybciej niż poprzednie podejście do tego minibota. Ja biję czapteczkę do gadamy. A dobra, teraz będzie znowu Zinako. Dobra, tutaj trzeba uważać, żeby się w kolce nie wiedzieć, jak teraz mi się udało. Proszę trochę do dołu, a ja muszę. Właśnie muszę nakle. Znaczy mogę już go wybrać, ale. Przez tyle byłem pewien, że to mnie udupi. Na szczęście nie tym razem. Tutaj będzie nakle potrzebny? Wydaje mi się, że gdzieś był jeszcze. Tutaj jest. A że przy okazji pozwala sobie naładować hapeki, których mi brakowało, to zdecydowanie lepiej. Buster. Tu jeszcze jest bezpiecznie, to muszę kolegę zdjąć. Będę musiał potem jeszcze podpatrzeć chyba, gdzie są jakie te... Gdzie są jakie... Inaczej, z czego się robi jakie części z tego kartingu śmiesznego, który tu jest? Bo kojarzę, że część z tych części była naprawdę przydatna, a jednocześnie tych przepisów za cholerę nie pamiętam. Ulala. Okej, tego ja mam głównie to na sobie. Chyba tak mogę. No. Dobra, przestań. Daj mi. Nice, to było na pewno szybsze. Ona w ogóle brzmi jak taka typowa japońska szlachetna pani, ohoho. Od razu ładniejszy kill time, nie będę kłamał. Ale jednocześnie trochę zaprzeciń... Nie, zaprzecinkał tam wciąż dobrą cenę. Czyli straciłem 3 za obrażenia i 5 za kill time. Jezus, ja wciąż straciłem dużo za kill time. No i dostałeś maksymalny poziom alfa podbity. Nice. Czyli to za misję się dostaje, a nie za ten... A nie za levelowanie go. Ha! Czemu 0 punktów? Bo tutaj dostajesz domyślnie 0, a jeżeli masz ponad poziom, to dostajesz ujemne punkty. A nie, że dostajesz jakieś domyślne punkty. Dlatego generalnie punkty są porzucane na inne rzeczy w tym summary. Ja wciąż nie mam przepisów. Mam dużo części, ale przepisów nie mam. Wiesz co, wezmę sobie szybko w ogóle. Bo z tego co kojarzę, to jest tak, że można robić rzeczy nawet jeżeli się nie ma tych przepisów. Tylko wymagane są części. I patrzę sobie generalnie, czy jest coś ciekawego. Szybsze ładowanie. Na ładowanie nie mam rzeczy. Weapon Path mnie nie interesuje. Absolute na pewno nie mam. Tego nie mam.
O, doskonale, widzę, że Spin to Win już dosłownie nie mogę mieć, bo jest w etapie, w którym do którego nie można wrócić doskonale. Crafting Grach? No ja też nie przepadam. Teraz w Xenoblade Tygani tam mam wrażenie, że crafting jest o tyle irytujący, że nie czuję, żeby dawał mi jakieś przydatne rzeczy. Dobra, widzę, że jest double jump. To jest na pewno coś, co będę chciał wziąć prędzej czy później. Bo na razie nie mam tych rzeczy. Double jump. Znaczy double jump powiedziałbym, że ogólnie się przydaje. Ale tak jak mówię, na razie niekoniecznie mamy możliwości. Dobra, gdzie jest Toluet? Toluet była w jedynce chyba. Nakarmimy elfa. Do następnego potrzeba 300. A, czyli każdy poziom jest tak jakby... A, dosłownie każdy. O, czyli hakery tej dawały umiejętności z tego co widzę, to interesujące. Running speed, 4 pociski. Wydaje mi się, że na razie pójdę. Jeszcze nie jestem pewien jak to działa, czy on po prostu mi losowo dopisze, czy Kidia, nie chciałem tam przejść. Czy Kidia, bo zobaczymy. Dla świętego spokoju zapiszę sobie jeszcze raz. Dobra. Tylko teraz się zastanawiam, bo nie znam chyba żadnego... O Boże, czy ja dobrze widzę? Oh my, najlepszy skill w każdym Mega Manie. Nie dostałem żadnego chipu żywiołowego, więc chyba nie mogę używać słabości PC. Więc nie jestem pewien, gdzie teraz iść. Tutaj nie macie... O! To są laki. Żywioły na skilla. A ten skill, który mam obecnie, chyba nie ma żadnego żywiołu. To jest pretty unlucky. Pożałuję tego. Ten etap to jestem dosłownie ja w lato. Jak tylko wyjdę z cienia na 5 sekund, to się topię. Mam Buster, mam Sabera, można iść. Przy okazji to jak szybko tutaj się ładuje nagrzanie, jest absurdalne. O Boże. Ja zdążyłem się przegrzać. O, ja zdążyję. Zapominam, że oni nie są znaki tak Cybera. Czy tutaj coś karaga jest? Nie wygląda. O, wyjście. A, czyli to zwykle mamy pokój. Znaczy, ja bym powiedział, że ogólnie motywy z całkiem bagwają generalnie. Więc nie jest to nic nadzwyczajnego.
ale mam wrażenie, że jestem w mniejszości. Tak wiem stamtąd. O Jezu, ale będę miał bardzo trudną ocenę za styl. Znaczy za styl. Za... Masz... Czy za stamtąd? O Jezu. Topię się. Czemu przeciwni? Starty są, przestańcie. Chyba zapomniałem coś ważnego, tak się zastanawiam. Ja też lubię stan tak za 4 osobiście. Nawet jeżeli stamtąd go zaczyna. To jest to, co myślę. O mój Boże. Żegnajcie przyjaciela. Najgorszy bot w jebanej grze. Głupie pytanie. Muszę to sprawdzić. Op. Jesus, aż ten mini buff jest paskudny. Absolutnie go kurwa hejtę. Szczerze... Nie, mam wrażenie, że wszystko w 0-4 zadaje strasznie dużo obrażeń. Mnie to przeraża. Że gdyby to było 0.3 czy 0.2, to dostawałbym o jakiś 1 piksel obrażeń mniej. Niby nie jest to dużo, ale w momencie, kiedy mamy tyle HP, ile mamy, to to się bardzo szybko nakłada. Nie, zaczynałem. Nie chcesz najpierw iść do tutela? Mogę iść. To nie jest tak, że mam jakiś bardzo sztywny. System, gdzie idę najpierw. A, przepraszam. X3 damage trochę tak, to tutaj nie mam aż tak szybko. Aż no nie, pewnie będę miał tak samo szybko możliwość ulepszenia sobie hapaków. Tutaj pewnie wcale nie będzie lepszy i to jest najgorsze. Dobra, to był matryk 3 etap, dobrze pamiętam? Że trzeba było się chować? Przed laserkami? Na razie wygląda całkiem znośnie. Podkreślam na razie. I miał też jakiegoś drugiego minibossa. Przynajmniej ta HP tak się odnajduje. Mam nadzieję. A to do minibossów. Jezu, ta apteczka mnie tak celowała. O Jezu. Czy on strzela tymi laserami lochowo? Czy... ma... Znaczy, zastanawiam się, czy lochowo, czy jakoś bardziej tam, gdzie ja akurat jestem. Mam wrażenie, że nie Bastela używać, jak on robi to tornado. O kurwa, boję się!
Jezu, ile tych? Fajna apteczka, nie pierwsza, tak? Ha! Okej. No dobra. A to apteczek. Ja tu nie zdążę. Nope. Wszystko wkalkulatorowane. Tam jest jakaś część, mnie to będzie irytować. Well, to nie jest tak, że nie miałeś czarki. To się niszczy w ogóle? Nie. Przestem myślałem, że to się jakoś niszczy przez ataki. O Boże, apteczki. O Boże, tanki. W ogóle ja będę musiał powtarzać ten etap. Mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego sprawę. Bo dostałem absolutnie chujowo ten etap irytyczników zabitych. Rozumiem. Za czas chciałbym wierzyć, że nie, bo spora część czasu to albo takie stanie losowe bez powodu, albo miniboss. Hit Fire Emblem. Dobra, z czym się ciebie jadło? A, dobra, rozumiem. Rozumiem? Nie to! Za daleko jesteś! Wow, ale go. A nie, przynajmniej tak wysoko skakałem. Goddammit. Ja nie mogę tutaj tego robić. Łyknę sobie tanka. Nie zdążę już pewnie to. Nope. Jezu, te pomniejsze płomienie to takie stojące. A fajnie. Albo i nie fajnie, ja pierdolę. Scanny ten title. Myślałem, że zdążę, ale klatki mu weszły nieśmiertelności. A dobra, jest to jakiś pomysł na tę misję. Zmień pogoda, można lecieć. Zaczyna się zmieniać tutaj zależnie od pogody. Bo tak na pierwszy rzut oka nie widzę nic, to jest czysto od pogody zależne. Bifo tego latera w ogóle nie ma w gorszej pogodzie. Jeszcze łatwiejszej pogodzie. Bo on niby jest energią słoneczną napędzane. W ogóle nie ma lasera. A i absolutnie bym w stanie uwierzyć to, że w ogóle nie ma lasera. Ale jednocześnie zbyt dawno nie grałem. A to Marcin to jest ekspertem od nierobienia SM-ku. Dobra, jeszcze raz. Tym razem powinno mi pójść odrobinę lepiej.
I niego się atakowało, jak on to robił. Jeżeli dobrze pamiętam. Akurat. Ale najwyraźniej trzeba mocniej jakoś. A cholera. No, come on! Chodzi, idę. Możesz przestać! Okej, okay. Już przestał. Dobra, to teraz znowu laserek. Ja to zdążę, nie penetrował. Au! To było paskudne. Apteczka! To nie zdążę. Jezu, kolki mnie zobaczenie, co to za część tam leży. Ale jednocześnie nie jestem pewien, czy mam do niej dostęp, bo wydaje się, że jest daleko. Czy jak chwilę się dostaje niezależnie od ranku, to też dobrze wiedzieć. Chyba żół wyjebany, tym razem pójdzie lepiej w głowę. A jezu, no! Steven! God damn it. Dobra. Czemu nic? Podejrzewam, że musiałbyś po etapach konkretnie sprawdzać. Czy jest zań paskudne? A to wciąż A, więc nieźle. Jest 13 punktów. A, 7 za obrażenia, okej, okej. No dobrze. Świetne Botetero. Jeszcze jak. Nie. No. Chciałem chodź tu. Słuchaj, to mam wrażenie, że powinienem najpierw skoczyć do Alouette, a potem dopiero zapisywać, ale... Fire Emblem. Ej, Fire Emblem były fajne. Na ewolucję mnie nie stać, ale mogę. Yes. Yeah.
Jako, że chyba nie zdarzyło mi się robić etapu bez żadnej powtórki, to wolę sobie grzecznie i kulturalnie zapisać. A, no dobrze. Gdzie możemy teraz iść? Nie wiem, czy chcę tutaj wracać tak szybko. A, spróbuję do wilka, I guess. Mam dobrą pogodę ustawioną. Nie, tak próbuję tam znaleźć ten. Próbuję sam znaleźć, co ten laser robi. Ale też za bardzo nie mogę. Ale mówię, podejrzewam, że po prostu... To nie jest tak, że ja tutaj mogę wracać do etapów. O, tak, najlepsza muzyka. Spoiler, nie? Okej, domyślam się, że nie chodziło o ten śnieg. Nie lubię tego motywu. Ja bardzo nie lubię tego motywu, szczerze mówiąc, jest taki... A jest apteczka, nie chcę po nim iść. Chyba, że tam miałem iść. Ale chyba nie. Chciałbym wiedzieć, że nie. Jakby istniał tylko ten fragment, to jeszcze jak cię mogę. Ale niestety nie istnieje tylko ten fragment. I tutaj na... Pływasz. Jezu, czemu oni mi tyle... Czy ja wpaliłem Hellmouda? O, oh, jest, pasy transmisyjne. O Boże. Daj się chwilę. Yep. Chyba będzie lepsza opcja. Śmiałbym się, jakby w którymś momencie mi tak kolce machnęli. Albo coś takiego. Ale okej, nie ktoś mi może dać jakiejś apteczki? Chyba nie. Pomoc, elf mi niech apteczki dać. Dziękuję. Czuję się nienawidzony, że który przeciwnik dyskietu, bo na pewno nie ten. A? Na początku pokoju. A, chyba już wiem. O ten. Rozumiem. Wiecie co, zastanawiam się, czy po prostu nie przyjść tutaj jako ten... Jako... W sensie, że drugi ja przyjść do etapu.
bo tak to mi porządnie o ten się jebnie. Im bitwą za drugim razem nie można tanka zgarnąć. Ten ty kurwa jest. A Boże. To jest dosłownie, nie miałem pojęcia czego innego spodziewałem. Cięcia w górę zawsze mają dokładnie ten sam problem. Zawsze. Nie, ja wam powiem tak, ja tutaj wrócę jako... W sensie wrócę do tego etapu jeszcze raz po tanka specjalnie, bo... To mi zależy za dużo czasu i wszystkiego. O, nie da się wracać do etapu. To w takim razie powiem wam, że jebać tanka. Friendly. Siema, Sejk. Z tego co czytałem to się da, więc raczej nie muszę tego osobno sprawdzać. O Boże, nie wyeksplodowałem. Ila! Seja! To jest ciekawe. Gdzie mój chimpian? W żołądku. Nikos Krab? Ja chwilę temu nie będę zgadniał tanka również ja. Fig. Czy ja mogę zmienić broń w ogóle jak mam już tego? Jak mam już tą dyskietkę? Czy muszę teraz biec tą dyskietką aż do momentu kiedy będę mógł ją wykorzystać? Na korzystanie mo... Ja pierdolę. Mój baster. Sudoku. Pasjonujący naprawdę. Ej, tylko 4 bajki. Mam wrażenie, że 0-4 ma bardzo kontrowersyjny soundtrack. No dobra. Czas się wyjebać na kolcach. I guess. Bo puści mi się strzałka do góry. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. O to kurwa za metr. Tutaj był sufit, ja pierdolę. Nie zauważyłem, że to jest sufit, ja pierdolę, jestem retarded. Stay ahead, masz na myśli? Zabiję tak, by the way. Chyba to pozwolę sobie wyjebać grzecznie i kulturalnie tak wyrzucić.
Znaczy ja zdaję sobie sprawę, że i tak nie dostanę już teraz jakiejkolwiek normalnej oceny za ten etap. Bo zaliczyłem jedną wyjebkę. O nie. Teraz to dopiero fastbacki z... Boże, i ci przeciwnicy... Mam ochotę powiedzieć coś na temat przeciwników, którzy są nieśmiertelni, a jednocześnie mają contact damage. Pozdrawiam DS1. Ja nie chcę pytać, jak ci to udało, czy naprawdę. Dobra, z czym się ciebie jadło? Trzeba być standardowym gatem Mega Manie. Mam słabość, więc mam wyjebane na unikanie. Clueless. Okej, zobaczmy, jak bardzo dostałem 50 punktów za ten wspaniały etap. Znaczy, 50 to może przesada, bo za mity jest 20. XD. Clearthime bym ogarnął, gdybym się nie wyjebał. Damage może bym ogarnął, gdybym się nie wyjebał przeciwników. Nie wiem, czy mi nie ujebało przez restart. Wygląda znacznie. O co ja miałem faktu jebać te płyty? Aż te dyskietkę. A jeszcze raz. Przynajmniej jak na standardy, zero mam wrażenie, że minibus tutaj jest w miarę w porządku. Jak na standardy 0,4, jeżeli powiedziałem jak na standardy 0. Ej, to bym się nie wyjebał, jak głupi na tych kolcach to byłoby całkiem dobrze. Dalej. To było rzeczą. Chyba się to... I mean, to też. Nie będę się krył, że trochę tak miałem. Za każdym razem, kiedy mówi na pracach dyplomowych, że proszę przynieść... Nie rozmawiałem o tym. Że proszę mi to przynieść na płycie. Będę musiał się dużo bardziej zacząć, prawda? A, fajnie. To tak powinien wystarczyć. Sidło. Tak, mam dyskietkę. Przynajmniej chciałbym wierzyć, że to, że im pokazuję jedynkę, oznacza, że mam dyskietkę. A ile się tęsi na hapy?
tą ogólną część tego minibossa jakoś ciężko ci trafia. Czymś sensownie. Mam wrażenie. O Boże. To teraz proszę nie spierdzę tak jak takich ostatnio. Ale dało radę. Oh no. A daj, po lewej jeszcze się to jadę z dół. Tak, Marcinie, mogę Busterem. Nie będę zmieniał Sabera. Jestem zbyt przyzwyczajony. To... To wy mi powiedzieliście, że mam nie zmieniać... A, Sabera na Buster... Nie lubię zmieniać się Sabera. O, to chciałem powiedzieć. O, cio. Nie, to ja po prostu bardzo intensywnie nie lubię zmieniać Sabera z głównej broni. To nic więcej niż to. O mój Boże. Pojebie mnie zaraz? Nie, to... Jestem dzisiaj bardzo upo. Nic ponadto. Będzie saftank płykany, coś czuję? Może będę udawał, że umiem grać tego? Chyba nie będzie. Umiejętności grania w grę w sensie. Tak się właśnie zastanawiałem, czy jestem w stanie tego wybić. A, oczywiście. Był ten atak. Okej, kompletnie zapomniałem, więc zawsze wyknąłem tankę. Jakby te 10 lat temu bym dokładnie pamiętał o tym, że on istnieje. Ale nie, 10 lat temu, o kurwa, ten kill time. O ja pierdolę, o Boże, o kurwa. Nawet nie blisko. Jezu, ale już ja mam paskudne kill time w tej grze. To jest niesamowite. Znaczy, zdaję sobie sprawę, że mógłbym wracać po rzeczy i w ogóle... Ale... Staram się robić za pierwszym razem tyle, ile się da. Czy nie stać mnie? Ale mogę sobie dorzucić... Raczej to, bo z Bustera korzystam to głównie z... naładowanego. A nie z tego, że mogę strzelić te pociski. Nienaładowany Buster F-Zero jest zbyt słaby, żeby go używać, moim zdaniem. W Mega Manach klasycznych mam wrażenie, że dużo bardziej było czuć te... To czy dało się sensownie używać nienaładowanego Bustera. A tutaj nigdy nie czuję, że jestem w stanie, o tak powiem. Gdzie by się tu przejść teraz? Tyle etapów i do żadnego cię nie chcę iść, bo wszystkie są okropne. I
zrobić doradztwo. Nic nie widzę. Okej, okay, już widzę. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy chciałem to widzieć. Jak ci się to udało zrobić? Dlatego to czekajcie, bo słyszysz mi głośniki brzęczą. Okej, okay. Chyba jest znacznie. Pamiętaj, kiedy już słyszę, że głośniki mi brzęczą za tego, że siedzę w sławkach. Czy chcecie mi powiedzieć, że ja mam limit czasowy, kiedy mogę siedzieć pod wodą? Doskonale? I jeszcze jest w dodatku labirynt? Okej. Okay. Idziesz głównie w dół. Właśnie moja złota zasada w tego typu sytuacjach jest idziesz w dół i w prawo tak bardzo, jak tylko fizycznie możliwe. Budy bamać. I point tu się musi udać. A, że tu się wchodzi, okej. Okay. Miniboss? Yep. O, a cóż to, nigdy tego nie widziałem. A, czyli tego się... Rozumiem. Czy on ma jakąś słabość? Pewnie ognisko, jeżeli już co. O mój Boże. Nie! Au. Au. To mi, bo tutaj w tej grze mógł być tak wytrzymali. Dasz. Aha, żegnajcie przyjaciela. Nawet nie mogłem tanka wyknąć. Próbowałem ścisnąć pauzę i nie mogłem. Powiedziałbym, że to jest standardowy miniboss TDP. Jezu! Ależ to było paskudne! Paskudny patent do unikania. No, Jezu! O, zaskudniały miniboss. Aż ten miniboss jest skurwiały, Jezu Chryste. Okej, zobaczmy jak paskudna jest też ta etapa, I guess. Nie może być aż tak źle ta... Nie wiem co się dzieje, ale nie mogę skakać. Czy to jest jakaś mechanika, która wygląda w to? Bo nie mogłem skoków wykonywać.
I bardzo mocno kwestionuję to, że nie mogę skoków wykonywać. Dwa konsole. Nie będę tego komentował. Boże. A już ten miniboss jest absolutnie skurwiały. O, tak lubiłeś Leo 4, o! Chyba też tylko spadłem, by the way. Bo ostatnio spadłem kawałek dalej. Słuchaj, ja bym widział w tym przypadku Celest, a nie kontroler. Dobra, ten. O mój Boże! Jak już mówiłem, chyba za szybko wpadłem. No nie, bez tej mi się w tym powinien być. To muszę tu actually wskoczyć. Tutaj tu. Tu. I to drzwi. No dobrze. Mogę... Wydaje mi się, że mogę zrobić w miarę bezpiecznie dwa cięcia, a potem uważać na to, jaki atak on robi, żeby na to się nie nadziać. Ja, bo teraz już bym na przykład na to się nadział. Teraz je. Nawet jednego mogę nie zdążyć. Dobra. Teraz poszło znacznie lepiej. Bo grałem bezpiecznie przede wszystkim. A, teraz na przykład nie mam tego problemu z tym, z skakaniem. Nie wiem, coś rzeczywiście w kontrolerze chyba musiało się zaciąć. Au. Cały czas widzę, że tam po lewej coś jest. O Boże. Nie, to będzie denerwować. To już tak jakby tam coś rzeczywiście miało być. Dobra, tu się... Tu się da po prostu... Da się po prostu przejechać, nice. Właśnie. Ja będę musiał tym ognistym skinem gadka weszpeda. W sensie tym UNG-em pseudo. No dobrze, zobaczmy. Czy da się z tego sensownie korzystać? Powiedziałbym, że tak. Tak? Tank. Zdecydowanie tank. Wow. Nie zauważyłem, że to... Oj. Czym ty jesteś? Nie podoba mi się to, co widzę. Gdzie ty jesteś? I czemu ja tyle HP straciłem? Jesus. Straciłem strasznie dużo HP od tego ataku ostatniego. To co ocena za enemies? 3 punkty. Styknęło. This is fine. Praktycznie to drugim. Jest nieźle.
Ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o teren, że trochę tak jak patrzyłem, jak ta gra wygląda, to zastanawiałem się, a może jednak, ale jednocześnie mam wrażenie, że za bardzo bym się frustrował grając w Celeste obecnie. I nie jestem pewien, czy chcę to sprawdzać. Zanim pójdziemy na misję, to ja szybkie te dwóch. To jest tak skonstruowane, że nie kosztuje jakoś bardzo, bardzo pomagasz na każdym ekranie, masz check pointa. Trochę tak, ale jednocześnie widzę, że to jest ta jedna z tych gier, gdzie jest zmagane bardzo precyzyjne platformowanie. Plus widziałem, jak Krystian streamował Farewella i nie potrzebuję więcej widzieć. O, wiem, że między Farewellem a resztą gry jest bardzo dużo, ale... O, żabka. Co to dzisiaj robi żabka? Ktoś tam ma detraction. Tylko czekam, jak będzie odkiwała ode mnie, że zabije każdą z tych żabek i dlatego dostanie nich Coltena. Ja właśnie kojarzę, że w Celeste jest sporo takich miejsc, gdzie sekwencje bez checkpointów mogą być naprawdę długie. I dlatego bardzo się boję. Dobra, YOLO. To było zbyt duże YOLO. Czekaj, czy to nie trzeba było... wodą. Właśnie coś tak mi świtało. I nie pamiętam, czy ja to było z tego. No dobrze. Halo? Halo? Naprawdę? Okej. Okay. Dobra, wezmę się rzucę. Wezmę jeszcze jednego. Gasiu. Jezu, ja teraz będę musiał wyknąć... Właśnie, tak sobie uświadomiłem, że ja nie mam jakoś pytania dużo tanka. Trochę mnie to nie wchodzi. I
tak jak nazwy, żeby ta lampeczka jakaś duża... Ochudwi mnie teraz, by the way. No nie! Jeżeli za to mi nie zaliczy punktów do misji... To zrobię komuś krzywdę. Jeszcze kogoś pominąłem. Pojebie mnie. Po prostu mnie pojebie z tego czasem. Czy mogę skipnąć po prostu jakoś te kastenki? Yeah, goddammit. Czemu muszę jeszcze raz zapisywać dane? Czekajcie, mam telefon.
No, już wyciąłem, przepraszam, musiałem z tatą tę sprawę pouzgadniać. W ogóle dopiero teraz zwróciłem uwagę, że siedzę na layoutie, na którym nie mam swojego właściwego layoutu, tylko jest czystego i nikt nawet nie zwrócił uwagi. A jak już tak jestem, to teraz go zostawię. Ale ten spróbuję od tego streama wrócić do poprzedniego. Miało być inaczej! Bo normalnie jestem na tym layoutie. Doskonale. Ale ten, mówię, już zostanę przy tym, jak będzie. Doskonale. Nie, zapomniałem po prostu, bo wspominałem o tym chyba już, że ja dość często gram w gry przez Steamlapse. Te, które mam na Twitchu. Głównie dlatego, że telewizor ma w tej chwili ustawiony tak, że dość mocno światło mi świeci. Więc jakbym grał na telewizorze, to po prostu miałbym bardzo mocne odbicia, jeżeli gram w godzinach wcześniejszych. Zasady ograniczonego zaufania były w kamerze. Oj, tak, tak. O, to są palce, nawet nie zwróciłem uwagi wcześniej. Ja wcześniej dużo odkładam tej chwili, ja mam. No nie pamiętam, że palce. Z tym aspiratem, gdzie przez dwie godziny nie było słychać i nikt nie zwrócił uwagi. Nie, o tak ma być! Dobra, weźmy już no plec. Chyba też raz jego ratujemy. Chyba to jest pierwsze. Tam po lewej chyba nic nie było więcej. Chcesz no. A doskonale. Skoczę po tą apteczkę po lewej. Dobra, to się ugasi. Już się wejdzie. Zobaczmy z kolejnego deploita. I apteczka mi zniknie. Boka tenka, ja pierdolę, nienawidzę tej gry czasem. Ani żeby nie było. Zero nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem, akurat. Nie proszę cię, bo flashbacki tam gier. Mam wrażenie, że to się przytrafia nieprzyjemnie często. Au. Czy ja gdzieś kogoś jeszcze pominąłem? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ani nikogo nie pominąłem, ani niczego nie pominąłem. Jeszcze tylko El Crafterinio. Tak, chcę wyrzucić to cholerstwo, daj mnie tam. A jak się z kraftem zaczęło? Paskudnie, to wiem, ale... Emizika nie smosuję. O mnie zabije. To jeszcze nie wiem jak bardzo. Pod tym nastawem się jakoś chyba bardzo te tryzy nie daszowało, prawda? Te tryzy nie... I on zadaje! Uuu.
Jesus, ja rozumiem, że Zero 4 jest taką grą. Ale Jesus Christ, ile on zadaje. Ulala. Ja to jeszcze przegram. Nie widzę tego. Holy shit, nie widzę tego. Bombka jest niszczona, zanim się rozbija IGS, to ma sens. Nie, no to bombka jest do nauczenia, ja się zdaję sobie z tego sprawę, ale Jesus Christ, czemu w tej grze wszystko zadaje tyle, ile w tym, ile w X3? Taka to jest X3 Mega Man Zero. Jebać lead gitarę. Znaczy... Okej, to nie będzie argument, zdaję sobie sprawę. To nie jest dobry argument. Możecie się nie czepiać o to. Ale te utwory brzmią naprawdę świetnie, jeżeli się słucha aranżacji, a nie sądząc się gameboyowo-DS-owym. Powtórzę, wiem, że to nie jest argument. Po prostu stwierdzam fakt, który zauważyłem. Masz impreźny też. Nie wykluczam, że tak jest. Aczkolwiek w Mansion Basement to ja nie mam za bardzo ani doświadczeń, ani styczności, ani skill. A, my jeszcze tam zostać, ile? Boże, idealnie na przeciwnika spadłem. Wezmę już Snackla. A my tutaj nie jest potrzebny full sync na moment, to jest po prostu obiektywny fakt. Może to będzie dużo bardziej kontrowersyjne, ale jestem zdania, że to samo można powiedzieć o Harmony of Dissonance. Że taka ma dobre aranżacje, które po prostu brzmią pasownie. Shin za 5 sekund na. Byłem blisko. Czy mi wystarczy gaśnika? Walka z Drakulą, Boże! Pamiętam, jakby bardzo bluzgaliśnie nazywało, Boże, nie wystarczy mi gaśnika. Mam wrażenie, że to jest coś, co mogłoby brzmieć dobrze, gdyby ten... Au. Gdyby było w lepszym soundtrackie. Chapel of Defense dla mnie brzmi dobrze, nawet pomimo soundtracku, osobiście. Motyw Joysta też jest całkiem w porządku. Dobra, spróbujmy zrobić to. Mogę jeszcze raz czemu? Mam tylko jeden tank odrony. Nie mam zielonego pojęcia. Może tym razem spróbuję aż się unikać ataków kwiatna. A pewnie wiem, że to dość wymagające. Mam wrażenie, że wciąż pełnię ten sam błędy. I mnie to nie pokoi. A jest, bo... Nie, to! Bo... Można tak to robić. Jesus! On mnie zabije, jak nie wyknę tanka teraz. Znaczy, on i tak mnie zabije, żeby nie było. O, tamar! Jak już mówiłem, tak mnie zabije.
Bo próbuję go facetankować jak idiota. Yep. Well. Nie idzie mi. Właśnie wszystkie jego pościgi to zniszczalne, ma to sens. Zaszczytywać powinienem się pouczyć walki z nim. Po prostu tak rzeczywiście pouczyć się unikania jego ataków, a nie próby wciskania mu obrażeń za każdym razem. Nie jestem do końca pewien, jak unikać jego lasera, kiedy on stoi na krawędzi ekranu. Czy ja wtedy muszę po prostu zrobić bardzo precyzyjny dash pod laserem? Bo to nie wygląda, jakby się dało wystarczająco długo to przeskoczyć, że tak to ujmę. Dasz podlej, to czyli mówicie, że muszę zrobić ten bardzo precyzyjny manewr, czyli coś, co mi ewidentnie dzisiaj nie wychodzi? Rozumiem, rozumiem. Nie podoba mi się to, ale rozumiem. Goddammit, gra wymaga ode mnie umiejętności. Najgorsze uczucie. To już potrzebuję zetnut tle. Myślałem, że może jestem w stanie skipnąć tę kastenkę startem, ale tak dobrze też nie ma. Dobra, dawaj to. To jest to. Ale mnie nic nie trafiło. Tutaj była taka teka. Okej, okay. Udało mi się uniknąć. Nice. Tu jest ogień, który trzeba ugasić. Ciach, ciach, ciach. To nie jest tak, że zacząłem się lubić baka. No, no, goddammit. Zapominam, że tu jest ogień. Dobra. To chyba się. To jeszcze tym razem może się uda kartę pobić. Oraz inne kłamstwa, które sobie wmawiam. A przynajmniej mam więcej niż jednego tanka, więc może będzie lepiej. A co by się wcale bym próbował z nim walczyć basterem? Pewnie wiele by to nie zmieniło. O jedno! Nie to, nie to. Egar! Za szybko atak zrobiłem. Okej, to poszło znacznie lepiej. I tak naprawdę wie... Co to znaczy 80? What the fuck do you mean by 80? Pewnie gdzieś pominąłem pomienię, zdaję sobie z tego sprawę, ale kurwa mać. Nie wracam po to. Godspeed Edgeball. Te rangi są tak śmieszne.
Te rangi są prawie tak edgy jak te nazwy robotów z tego. Z 03. Przecież tam są po niektóre nazwy są tak. Po prostu. Cześć, jestem 13-latki i mam swojego własnego ust i robota. O nie, Neish. Czemu nie mogliśmy jej po prostu wziąć? Żeby on nie mógł tego zrobić? To wymagałoby używania logiki i sensu. Nie miałeś nagle poszerzonego. Przychodzi mi do głowy najbardziej oczywisty żart, który w tej chwili można by zrobić, ale chyba się powstrzymam. Mój syn jest PG-13, a z inne konstrukty będę omawiał. Dobra, czy mam kryształy, żeby ulepszyć elfa? Powiedzmy nie. Bo ledwo. Jezus. O, dodatkowe hapeki. Flame shot. A tutaj? Silniejsze ataki. To wygląda legitnie. Tylko jednocześnie hapeki są dla mnie chyba zbyt cenne. Więcej HP! Wysim bywa PG-13. Serio bywa? Tego nie wiedziałem. W sensie myślałem, że praktycznie nigdy nie jest. Wezmę sobie zerknę w tej chwili jedną rzecz. Bo chciałbym ogarnąć double jumpa w tej chwili. I domyślam się, że pewnie chwilę będę musiał go pofarmić. Bo tak, potrzebuję Seahopper mam, Gyro Cannon ha mam. Gangagan mam i Fatal. Okej, czyli brakuje mi jednego Fatala. Kryje sług emblema. Idę do emblema. Albo i nie idę do gamblera, bo muszę ratować Neish najpierw. Oh well, rozumiem. Chciałem, ale nie mogę. Nie, spokojnie, aż tak to nie. Czy mi się wydaje, czy więzienie 04 miało jakiś paskudny motyw? Jada, i się ratować. Najjeszcze, jasne. Mam jakieś dziwnie złe wspomnienia z więzieniem 04, w sensie, że było takie... Dobra, zobaczymy. Okej, już będę dlatego nie robiłem tego motywu. Ile to ma HP? Jesus. Tu się da! Tu się da! Skoczysz. Ja sobie nie odpuszczę tej okazji. I to wszystko po jedno apteczkę. I want to fucking die. Gra nie złota zasada, że większość takich miejsc ma wrażenie, że da się wkoczyć za pomocą death jumpu. Bo da jumpy jednak dają tą odrobinę wysokości.
ten motyw jest tragiczny i mówię to. To jest jeden z powodów, że ktoś kojarzy, że ten etap jest taki bullet i tu motyw jest bardzo To jest motyw, który mógłby lecieć Permanent of Defense. Cześć Golem. A, czyli te FK-ty nie będą spadać jeszcze na F do finale. Wow! Au. Chyba pod tym muszę datować. Ała. Ja nie mam zamiaru, mój John jest banalny. Ta, po tym muszę dashować. This is much better. Jeszcze jeden hit. Zaraz tak odstęp narodził się wpływiony. Ale szybko. Minęło. W ogóle miałem wrażenie, że to było jakoś dużo wcześniej. Wcześniejsz? Przedem cię uratować, żebyś mi nie pokazał, że pojedę złe ba ba ba. A propos, cześć też. Aż nie, z jakiegoś powodu myślałem po prostu, że to jest coś, co już wcześniej istniało. A nie, że na majówkę to po raz pierwszy wyszło. O nie, to pida mi do głowy. Będę musiał powtarzać ten etap, by the way. I dlaczego bardzo? Czy jesteś w stanie złamać prawa robotyki i zabić człowieka? Aha, nie, czekaj, jakie prawa robotyki? Pierwsze słyszę. Sprytne. A co jeżeli tak naprawdę jakiś robot zabił tego? O mój Boże, nie. Nie. Nie chcecie mi powiedzieć tego, co myślę. Okej, okay, nie jest tak źle. Bałem się, że to będzie misja eskortowa. Bardziej niż to, że dalej jest jeszcze etap. Misja eskortowa poszły do kosza pod jeden i całe kurwa szczęście. Misje skrytowe w tego typu grach to było. Postaw sobie lodowy saber. W sensie, że to? A, czyli pewnie to muszę przeskakiwać. Wow, duża teca, nice. A, to jest guzior. Zdążyłem.
Mam nadzieję, że te kolce to nie jest za kile. Ależ nie. Trochę nie jest od nich za killami, tak. To na pewno. Au. Jakby to był instakile, to byłbym bardzo niezadowolony w tym momencie. Nie spadnie mi to? A, spadnie za mną, okej, rozumiem. Au. Nie, kule śniegule. Nie, ja umrę! Ależ ja dostanę chujową ocenę za tę misję. Co sądzicie, widzowie? Co sądzicie? Replay. Skipując kascenki, ta misja nie będzie aż taka długa. Znaczy, przypominam wszystkim, że jest ocena średnia i ocena za misję. Za misję dostałem poniżej A, więc dlatego robię replay. Nie zaszkodzi w stanie wyekipować wszystkie te. Lokalnie wydaje mi się, że jestem w stanie z golemem dużo lepiej tutaj poradzić. Od 85 albo 6, chyba 5. Chyba 85-95 to jest A. Dobra, czas na skip. Tym razem może nie będę tam prawo na górę iść i będzie lepiej. To ci przeciwnicy są paskudni, jeżeli chodzi o to, ile wytrzymują. Kademet. No, popływnie, nie? Nie było. Nie potrzebnie. Kryształki oddzieliłem. Kryształki. Tam była apteczka, ale już nie jestem. Tą apteczkę mogę wziąć, była bardziej po drodze. Teraz poszło zdecydowanie szybciej. I wiem, jak walczyć z minibossem, więc to na pewno też będzie nieco lepsze. Nie to, żeby nie wytykać mi banalnego bossa. Jezu. Yep. Zaraz się na nim wyjebie, by the way. Wiem, jak walczyć z minibossem. Umiem lepiej walczyć z minibossem, czego nie zademonstrowałem. XDD. A za każdym razem się to dzieje spokojnie. Dlatego często nie mówię takich rzeczy, bo potem wychodzą takie kwiatki jak to. Hej! Najgorsze jest to, że przeklikiwanie dialogu ile trwa. Chciałbym móc skipować tego typu dialogi, bo one jednak też są długie.
startem da się cutscenki skipować. Takie jak ta na początku misji, intro do bossów, ta cutscenka z Warcraft i Bilesą. Startem mogę na przykład to skipnąć. Czyli większość tych cutscenek, które mają taki czarny fade in, fade out, można. Tych intro do misji już nie. Nice. Ej, tu nic nie było. Tutaj na dole były jakieś teksty, które chcę. To był kolega, o którym jak zwykle zapomniałem. Tu na dole jest arteczka, którą chcę na wszelki wypadek. Tym razem mam wrażenie, że nie będę się pierdolił po tyłu tanka, jeżeli będzie mi późne fale bangersle, weź zabijcie mnie za tym tak zwanym bangersle. Okej, okay, to teraz zacznę uważać na ataki bossa, zanim będę myślał o atakowaniu samemu. Mylą mi się te dwa ataki, gdzie on łączy ręce. Bo po tym się daszuje, a pod drugim się na ścianę ucieka. O właśnie, przed tym się na ścianę ucieka, a potem się daszuje. Ściana. Au. Bo. Dasz. Bo. Boss. XDD jest na ogół sarkastyczny, bym powiedział. Dobra, teraz startem. Tu jeszcze nie to. Jak wejdę po Nage, to mogę skipnąć. O właśnie. I to znacznie przyspiesza wszystko, mimo. Jesus. Czemu lodowe upgrade do Basterów w Zero są takie silne? Jesus! Zawsze mnie to zastanawia. Wiecie co? Dla świętego spokoju. Wezmę to sobie. Zastanawiam się w sumie tutaj szybciej nie jest posiadanie HP. Tak, to nie zdążyłem. Tak, tak, tak. Kiedyś miał taki świetny buchowek z heal. Nie jestem pewien, czy wybuchowy? Gdzieś powinno się dać w miarę sensownie o to. Yes. Tak, akurat cały to do mnie jedzie, prawda? Chyba tak. Czy byłbyś idiotą i umarłbyś na końcówce etapu? A, łyknąłbym tankę. Tutaj te butynce podpalą. Ogólnie większość tych ognistych mam wrażenie, że było bardziej takie wybuchowe, a lodowe były bardziej przebijające. Dobra, 89 jestem w stanie dużo bardziej przyjąć. Lightning Edge Boy. Tenso.
No już wróciłem, wszystko jest ok. Dobra, standardowe pytanie. Siemka? Jak wygląda nasz status? O mój Boże. Ulepszanie alfa będzie katastrofą. To mówicie, że ja chciałem teraz skoczyć do Gamblema po double jumpa. Bo teraz chyba powinienem już móc normalnie tam pójść. Gdzie był Gamblem? Gamblem to jest... Particle Beam. Koniec o 12? Nie wiem czy o 12. Możliwe, że jeszcze jakieś tapy porobię. Dobra, to teraz pytanie. Czego ja muszę wgarnąć części? Okej, muszę zgarnąć z tych platform. Które są w tej części z laserem. Swoją drogą nie mam w tej chwili w ogóle tych... Nie mamy warunków pogodowych ustawionych, żeby były te trudne, tak zwane. Więc zobaczymy, jak będzie laser działał. A, nie sięgnę też jak... Zgaduję, że mi bosidło wciąż żyje. Niestety tak. Albo mi się wydaje, bo słyszę jak Tabaj mu czuje. Pojedę. Ale nawet jeżeli multi-hituje, to mam wrażenie, że... O ty! Kurde, synu. Że wciąż może nie zdawać tyle, ile bym chciał. Bo to jest chyba nieskuteczny. To też jest opcja, tak to be fair. Jednocześnie nie chce mi się za bardzo... No dobra, wezmę i wyłączę, I guess. Im before loot dosłownie mu nie zadaje obrażeń. Trochę tak to wygląda, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, ile zdążył już przyjąć. Dobra, wezmę, żeby nie robić siebie idioty. Okej, teraz to już chyba nawet nie mam jak się obrócić i przejść, więc poczekam. Okej. Luke musiał być bardzo nieskuteczny w tej sytuacji. Laser wciąż istnieje, tylko zgaduję, że po prostu będzie rzadziej strzelał. Trudno się jeszcze. Maxfit to jest banger, zgadzam się. Fiatu? Dobrze. Wolnie rykować. Muszę polować od tych skurwysyńców na te... na części.
czemu? Czemu ja w jedną stronę mogłem go zabić, a w drugą nie? Głupie pytanie. Czy ja mogę go czymkolwiek zabić? Naładowany Saber? Excuse me? To wygląda jakby to działało. O Boże. Spróbuję jeszcze z tej strony. Nope. Rozumiem, przeciwnik stwierdzi, że on po prostu nie umrze. Niego nie wypadła część, mnie to nie kroi. Ale to jest o tyle dobre, że mogę to wykorzystać i spróbować... Okej, nie spróbuję tego zgarnąć, I guess. Nie, Lasso nie insta killuje, to ja się o tym przekonałem przy normalnym wchodzeniu etapu, nawet na pełnej pogodzie. Daj mi się przeskoczyć, to jest... Ja dostaję ta tanią. Okej, to się wydaje w miarę stronę. Mieliśmy do farmienia tych przeciwników, więc chwilę tutaj posiedzimy raz. Niestety lub stety. Okej. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że latę niszczę intensji. Bo byłbym bardzo niezadowolony. Do double dumpa. Tak naprawdę nie ma za dużo upgrade'ów, na których mi bardzo zależy, ale Double Jump jest jednym z nich zdecydowanie. Chcesz wstać? Okej, nie chcesz. Zastanawiam się, czy jest gdzieś jakieś miejsce, w którym się to efektywniej farmi. Bo pewnie jest. No, Boże! To czy ja trafiam, czy nie, wydaje się to losowe, mam... O, tyle. Ej, to... Ja mogę tutaj escape, prawda? Będę zły, jeżeli nie mogę. Dobra, to jeszcze raz potrzebuję to zrobić na zasadzie Sea Hopper, Gyro Cannon H, Gangagan i Fatal. Święty Boże. Nagle gra staje się 17, ale bardziej przyjemna. No spójrzcie na to tylko. Dadzą mi jakieś przepisy? To nie jest tak, że ich nie mam. Bo mogę je w każdej chwili wygooglować. A jedyne co mi przychodzi do głowy, to rzeczywiście by się mogło przydać, to chyba... jeszcze przeładowanie. Tego jeszcze przeładowanie jest... Niech ja to znajdę.
Zobaczę, na ile dużo mam części do szybszego ładowania. Bo tak, potrzebam bym Beamwalker. RB Cannon, którego nie mam. Nico Scrap, którego nie mam. I Serpent Gear, które mam. Czyli teoretycznie mogę to ogarnąć. W praktyce musiałbym pofarmić. Chyba mi nie zależy aż tak bardzo. Z drugiej strony, jak widzę, że istnieje coś takiego jak auto charge, to jest coś, na czym może mi zależeć. Bo auto charge, nawet jeżeli nie bardzo ułatwia, to uprzyjemnia, jakby, o tak powiem. Wezmę sobie, zapiszę real quick. Skoro już mamy double jumpa. No dobra, gdzie idziemy? To jest pytanie na dziś. No, nie. Nope. Tym razem pójdzie lepiej, kurwas. Aż nie, przydałby mi się jakiś elektryczny. Pewnie elektryczny. Tych, do interfej? Znaczy skinny. Bo tak, ten jest non-elemental, flame, ice, ice. Czyli potrzebowałbym czegoś elektrycznego. Jeżeli chciałbym mieć coś dobrego na ognisku tych przeciwników. Tam nie jest to z elektrycznych. Pegas był elektryczny? Chyba Pegas i Magnus. O Boże, Pegas. Fine. No i mam double jumpa, nie może być aż tak źle. Bez poczlaki. Generator kwaśnego deszczu. O mój Boże, darmowe kieszeńce. Darmowe skipowanie poziomu. Darmowe dostawanie 0 punktów za przeciwników. Nie wiem, czy nie chciałbym załadować sobie z powrotem lodowego oszczepu. Domyślam się, jak bardzo przydatny może być w tym etapie double jump. Biorąc pod uwagę ten przeklęty wiatr, który to się dzieje. Czy tak się da? Kortus? Nie wiem, ale double jump bardzo mi utrudnia sprawę. Cześć się tobie. Miłej prawki. Czy było warto? Nie. Czy to było warto robić? Pewnie też nie. Ale koniec końców... Koniec końców o tyle dobrze, że... jakoś bardzo na tym nie ucierpiałem. Dobra, jeden stach się naładował. To jest generator. Właśnie, muszę pamiętać, żeby generatory niszczyć. Bo da to pewnie to punkty do misji. Nie dziwię się, że już gdzieś wypominałem przez takie bardzo intensywne skakanie po dachach. Oho, trzeci skurwysyn. Aha, okej, okay, to tak działa. Domyślam się, jak absolutnie padkownie musiałoby tutaj działać ten skill Sabera.
O, zobacz, ten złe, bo powtarza minibossów. O, stale żadnej na szczęście tego nie robiła. Z golemami. Skisej Bernard tutaj. Właśnie zastanawiałem się, czy by jakoś w tej dolnej fazie, czy by nie trafił. W sensie, dolnej fazie, jak minibot jest blisko dołu. Nie podoba mi się ze strzałem. Co to się jest? O Boże, ile jakiś tak to. O Boże, ale ten naleci i na łeb na szyję, bo zachciało się zbierać bustekce. Przysięgam. Ten etap to raj dla użytkowników Double Jumpa, jeżeli chodzi o znajdźki. Jednocześnie jest to też ewidentnie raj dla kogoś, kto twierdza, że a dobra, dostanę sobie 0 punktów za obrażenia. Patrząc po moim gameplayu, bo co? Czy tutaj coś? Okej, okay, tutaj jest bezpiecznie. Się bałem przez chwilę. Okej, okay, tu jest. Nie radę. Nice. Udało mi się go nie pominąć o dziwo. Chyba mam wszystkie. Mam taką nadzieję. Aczkolwiek tak pewnie dość drogo mi pojedzie punkty za obrażenie i za czas. No i dobra, Pegas. Pegazie, Pegazie. Ty kurwo. Czy wiedzieliście, że gramy w Big Finish tak naprawdę? Gdzie ty jesteś? Okej, okay, tu jesteś. Ulala. Aj, nie zdążyłem naładować. Nice. A, to jest ciekawe, tak? A, jeszcze jeden strzał. Albo jedno cięcie Saberem? Ty co we mnie żartu? Pierdolę tego czasu. Tak, ja mnie memuję. Ale no to jest też ten kwestia, że na tej scenie nie mam. Da się to zaraz naprawić. Teraz jak to myślę, to solnie nic nie mam. Żadnych alertów, czy to o followach, to nic. Wow. Tego. A kolega na przykład tam na mieście? Okej, okay, rozumiem. Rozumiem. Powiem wam tak. To oznacza tylko jedno. Chyba jednak zatem na ten. On jest, nie, spoko. Wie co? Czy ja zmieniłem, nie, a to trzeba?
Tak, zmienia. Nie, to co trzeba. To miałem zrobić. Zło scenę wybrałem. Obwiniam też, że mam dużo scen do wyboru. I muszę w nich kiedyś porządek zrobić. Bo potrzebuję jakichś 5 z nich pewnie. A mam ich 15. A to, co obecnie robi za moją kamerkę, to jestem w 100%. Ja, kiedy widzę, to robi mi Pegas. Dajcie mi proszę lodowe główienko. I więcej kosztektów. Nie będę kłamał, nie jestem wielkim fanem, kiedy etap ogranicza mi widoczność. AI6 lubisz? Tak wiem, zdaję sobie sprawę, nie musicie mi tego wytykać. Czy to był strowek? Poza rzecz się... nie. Chyba, że tam wcześniej ze zdaniem było, czy jak tam się nazywało. Ten motyw jest no nie jest to jeden z tych super motywów z 04, to na pewno. Zresztą etap i boss też nie są jednymi z tych. To im trzeba oddać. I ten motyw jest jednym z tych, które też nie czują lepiej w aranżacjach, na ogół bym powiedział. Ojej. To ładnie weszło. Nie zdążyłem. Bardzo ładnie wytajmowane, że akurat na tym ataku zdech. Nic nie ma. Pokażę ci, żeby spalić, co jest. Ale chyba nie chcę, żeby spraw mnie przetarzać. To też te sobie mogę zgadnąć, bo jest za darmo, ale... Tam były tylko kryształy. Tylko kryształy? To są aż kryształy. Jak pomyślisz o tym, ile ich na elfy potrzeba. Tutaj po lewej. O Jezu. Tutaj, okej, okej. Dzięki za przypomnienie, bo... Tak, ja piłem.
najzwyczajniej. I Mako ten adetat właśnie poleciała na rep na szyję. Oooo, oh, well. A pewno tym razem nie zacznie mnie wszepać, jak będzie miał 3 HP, prawda? O, come on. Da? Absolutnie byłbym w stanie uwierzyć, że gdybym był akurat nad przepaścią, to by mnie to odrzuciło w przepaść. Ich zawiedziałem, że ktoś pomina. Jak stoimy za sceną? 82? Nope. Nope. Czy jest 5 generatorów w takim razie? Czyli możliwe, że gdzieś na początku pomijam. Staram się robić tak, żeby mieć za każdą misję, a nie tylko średnią. O, tylko gdzie jest ten piąty generator teraz? To jest problem. Czemu rzeczywiście jest tutaj na początku? A i mogę sprawdzić. Zawsze. Aczkolwiek mi to raczej nie zaszkodzi. Ja pan był tutaj przez ten cały czas. I to praktycznie ja stałem wejść jeszcze tak tamtko. A ja go pomijałem. I to nie ono do tego chipa. Właśnie nie chcę temu wytrzymuję hita z Tabera. Pojebie mnie. Obwiniam pogodę. Bo byłem pewien, że 13 ściana się i nie trzymałem. A ta 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 ta. Dobra, zmień sobie chip na lodowy. Nie zapomnij się o generatorze na początku. Nie tym razem. Ale ten pocisk tak handko przelatuje idealnie nad przeciwnikiem w tej sytuacji. Ale na to jest generator. Może jeszcze tego wszedłem wcześniej, ale kitem. A tam na górze i tak chyba nic nie było. O, nawet nie wiedziałem, że tak się da to robić. Interesujące. To nie ma to sens, bo nie jest wymagane przez to używanie double jumpa, o którym można nie wiedzieć, że istnieje.
Dobra, minibus idą po raz kolejny. Zaszedł pan. O lala! To im wyszło tak trudnie. Idealnie, żebym go spudłował. A, tu trochę zdążyłem. Mam wrażenie, że tak mi bo to da się bić dużo szybciej, jeżeli się Cybera włącza, to nie czuję się z tym na tyle komfortowo. A. I teraz, jeżeli dobrze pamiętam, to został mi jeden generator, który będzie przy tym przeciwniku. O tym. Tylko to nie jest tutaj pierwszy kawałek dalej. Chyba ta apteczka tutaj na dole? Dobra, nieważne. Wow! Boże. Pogada mnie tutaj zmarketowała. O, tu jest. I to chyba był już rzeczywiście ostatni. Mam tutaj taką nadzieję. Wszystkie pięć. Ostatnio też były wszystkie cztery, więc... Nie, no wiem, o co chodzi, śmieję się. No dobra, tego ziomko. A, to tak działa. Okay. Wow, wow, wow. Pogoda. Okej. Wybuch z tego lodowego pocisku zdążył go dobić, więc wszystko jest okej. Błagam, powiedzcie, że teraz wyjdzie dobrze. Setka, kill time mógł być lepiej, obrażenia mógł być lepsze. 90? 87. O Boże. Wciąż dużo. Alt max level increased. Ale mogę sobie zawsze dodać jakieś punkty do czegoś. Nawet jeżeli nie mogę go jeszcze ulepszyć. Jak ludzie mogą być tak okrutni? Tymczasem historię ludzkości. O Boże, dużo im brakuje. Proton sliding, flame shot, nie. Chyba tak, na razie sobie dostam, nie żebym miał jakieś duże lepsze alternatywy. A jeszcze tylko zerknę coś. Okej, okay, no. Bo zastanawiałem się, czy auto charge może wchodzić w rachubę, ale ewidentnie nie. Dobra, na dziś tutaj skończymy. I wydaje mi się, że jak dobrze pójdzie i nie będę się kompletnie wypierdalał, to na następnym streamie powinniśmy skończyć 04. Chciałbym w to wierzyć, zobaczymy jak to wyjdzie. A na dziś to było na tyle. W sobotę normalnie, że ten to będzie. Także trzymajcie się, bo... Cześć!